Rozkoszny owoc nosiła, słońca polski drzewo święte, urzy członkom tak rozdzielny, od ziemi. Mamy rok 1906. Ożywienie duchowe i narodowe ogarnia mieszkańców Smardzelic. Jego autorami są dwaj mężczyźni. Ksiądz Józef Kownacki, od kilku lat proboszcz miejscowej parafii, patriotycznie usposobiony, gorliwy duszpasterz włościan. I Józef Ostrowski, przedsiębiorczy i rzutki rolnik, działacz społeczny. Mieszkańcy Smardzelic, uważani dotąd mniej lub bardziej słusznie za ugodowych, od kilku lat dają wyraz swojego niezadowolenia z rządów carskich. Przyczyn konfliktu jest kilka, ale głównym jest zakaz wchodzenia doboru, który został uznany za prywatny. Państwo wiecie, co to znaczy prywatny? Deski na stodole nie ma, żerdki na płot nie ma, o grzybach zapomnij. Prywatny teren łowiecki księcia Aleksandra. Powoli w ludziach budzi się świadomość, że władze okupacyjne nie są zainteresowane w zaspokajaniu potrzeb materialnych i duchowych Polaków. Powoli staje się jasne, że to więzienie, knut i szabla są głównym narzędziem wprowadzania rosyjskiego porządku. Do spokojnej dotąd wsi docierają wiadomości o tym, że coraz częściej giną aktywni buntownicy. Konflikt się zaostrza. Nie boisz się śmierci, Józefie? Że mnie zostawisz samą z dzieckiem? Do śmierci trzeba się przyzwyczaić, nie minie nikogo, a wolność warta jest nawet śmierci. Jezusie Nazareński! Tak samo jest z narodem. Teraz nikomu się nie chce ryzykować dla wolności, a gdyby zrozumieli, że lepiej jest umrzeć, niż gnić w upokorzeniu, wtedy od dawna już Moskali nie byłoby w tym kraju. Ino, że nie każdy chce tego, co ty odpokutujesz za to. Wcale nie jestem sam. Już nie. Jezu, miałam w nocy straszny sen. Stało się! Co to? Stało się! Strzelali do tego pisarza wiejskiego z Unewla, tego zdrajcy Ignerowicza. Kto strzelał? Strzelali, żeby zabić. Stało się. Nie ja strzelałem, losowaliśmy. Nie wiem kto. Jezus Maria! Trzeba, żeby ludzie zrozumieli, że jest w tym kraju ktoś gotów nakazać nawet śmiercią zdrajcę, że wstawi się za upokorzonych. Józef, Józef, tutaj kamień serca. Co to za strzały, Chryste Panie, co to się dzieje? Dzieje się, proszę księdza, to, co się powinno dziać, a to się dopiero wszystko zaczyna. Ja wiem, dumna to wieść, najdumniejsza w całym powiecie, ale tylko czy jeszcze nie za wcześnie? Mówili mi ojcowie, ilu zginęło w 63. Masa ludzi poginęła. A potem tylu naszych skatowali, wieszali, gnali na Sybir. Jak myślicie, Józefie, warto było wtedy pójść w biały od śniegu bugaj na trzaskający mróz, po niewierkę? Toć to nasz śmiertelny wróg. Czy warto tyle lat żyli w poniewierce, pod knutem, chcieli być wolni? Mój Boże! Ale trzeba ostrożnie naród budzić, ostrożnie. Tyle łez i krwi już się polało. Jeś stawia opór. Chłopi mają coraz mniejszą ochotę
być biernym przedmiotem wyzysku. Nigderowicz nie żyje! Legra Rzeszuja! Wszystkie kobiety napastował! Takim już z niego pola jak ze mnie car! Wieś, coraz ma większą ochotę wyjść poza obręb magicznego koła, które tworzy granica okolicznych pól i lasów. Ten bór, tak kochany przez smardzewiaków, otacza ich żelaznym pierścieniem. Tam wstęp jest ciągle wzbroniony. Proszę księdza, jak rozbudzić i rozruszać chłopskie dusze? Jak ich umocnić, żeby uwierzyli w zwycięstwo? Żeby chcieli wejść w naród, chłopi, i wziąć odpowiedzialność za jego trwanie. My teraz widzimy tylko skutki niewoli. Upokorzenie, zsyłki, wyroki, a nawet śmierć. Weźmy Adam Wojtaszek, ten murarz, w zeszłym roku skazany na 3 miesiące więzienia bez sądu. I za co? Kto to słyszał, żeby wsadzać do więzienia za gazetę? Hańba! Albo za czerwoną rogatynkę! Balankiem obszytą, proszę księdza! Hańba! 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 Cały kraj zmieni się bandem tchórzy, zdrajców! Tyle wam powiem! Mój brat, Paweł! Zakatowany na śmierć! I za co? Za nic! Idzie aż do zupełnego zniszczenia polskiej duszy. Ja tam siedziałem, proszę księdza, w Radomiu razem z Trybulskim, Plichtą Franciszkiem i Wojtaszkiem Janem z Górki. No ale na ciebie, na Wojtaszka i Trybulskiego kryminał bardzo dobrze wpłynął. Dziś mamy z was pociechę. Nie tylko wstawiacie się w obronie Włościan, ale także dbacie o rozwój duchowy wsi. No bo słuchamy pilnie księdza. No tego właśnie się najbardziej boję, czy mnie za gorący jak na te czasy. Tyle razy byłem przyczyną waszego katowania. Łamali wam żebra. Znęcali się nad bezbronnymi. Księdza, musimy być solidarni. No ale ja nie wiem co robić. A przecież muszę dać przykład. Muszę przekonać ludzi. I dać przykład, nie tylko głosić kazania, ale wejść w sam środek waszej walki. Ksiądz niech już daje lepiej przykład modlitwą, a walkę, opór, wyroki, zsyłki zostawi nam. O! Lepiej, żeby mnie zamknęli, niż by mieli całą wieś spalić. A ksiądz nawet nie waży się w ten sposób myśleć, bo ksiądz jest dla nas bezcenny, ale żywy. Dobrze, a najpierw poświęcimy pokarmę. I w tym momencie historia nabiera nieoczekiwanego biegu. Ruskie idą, zaraz tu będą. Carski oddział idzie, Punawalski traktem. Siła ludzi. Trzeba księdza chronić, nasz obowiązek. Weźcie, dajcie ubranie cywilne dla księdza. Nie, ja tu tam nie zdejmę, należę do Chrystusa. Chrystus wybaczy, nie ma czasu, proszę księdza. Chodź. Dajcie księdzu cywilne ubranie i idźcie na poddaszu pod klasztorem. Ale świętone! Krwi bratniej, do ciebie, panie, bije ten głos. Skarga to straszna, jęk to ostatni. Od takich modłów bieleje głos. My już bez skargi nie znamy śpiewu. Wieniec cierniony. Rose, rush on.
okropne dzieje przyniósł nam czas. Syn zabił matkę, brat zabił brata. Mnóstwo Kainów jest pośród nas. Ależ o Boże, oni niewinni, choć naszą przyszłość cofnęli wstecz. Inni szatani byli tam czynni. O rękę karaj, nie ślepy miecz. Inni szatani byli tam czynni. O rękę karaj, nie ślepy miecz. Ruskie idą. Gdzie wasz pop? Gdzie jego wielebność ksiądz Kownacki? Ja jemu ostatni raz, tak to był, prosto skazał, żeby była ticha. A co on zdziałał? On w swoją prapowiedzi w zdeszłym kościele skazał: lud musi się trzymać swoją wiary. My wszystko znajemy. A co w tym złego, że chcemy się trzymać swojej wiary? Wy też się trzymacie swojej. No i co? Wiary, obyczajów i mowy ojczystej. A mowy ojczystej się nie wyrzekniemy. A to waszu obyczaje. Wy uneweńskowo pisatela ubili, carskowo czynownika, swojego ubili, paliaka, sabaki. Jego był taki polan jak ze mnie car. Kto to skazał? Powtarzaju, kto to skazał? Ostrowski! Tu jestem, nie trzeba tak krzyczeć. No, skażę. Gdzie ty był, kiedy umili Ignarowicza? Wasze błogorodzie, Polacy służą w wojsku carskim, umierają za cara jak inni żołnierze, a bije się ich po twarzy. Płacimy podatki na waszych urzędników, a jesteśmy upokarzani. Płacimy na szkoły, a tam się przeinacza naszą historię i psuje się nasze dzieci. Tak. W zeszłym roku w książęcym lesie skinęli nasi ludzie. Potem na pogrzebie potratowaliście końskimi kopytami. Tylu ludzi! Boże! Hańbę! Od dziś ani jeden z marcewek nie stanie do nagonki. Dość zabity! Dość! Lud głupi! Albo zbaczenie! Nie doczekanie! Nie doczekanie! Ostatni raz proszywają. Gdzie ksiądz Kownacki? My chcemy tylko sprawiedliwości. Sprawiedliwość. Co to się tyczy? A kto je uznaje?
gdzie i kiedy będzie. Tylko Bóg to znaje. Wy na Boga lepiej się nie powołujcie, bo ten Bóg jest również nasz. Ty skazał, durek! A różyk moja! Czyga! Znowu poleje się krew! A co? Spokojnie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Spokój! Stoj! Wolna! Ty tu samej głównej, heroj, na drzewo z nim. O Jezu! Nie! 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 Znowu powinny się krew! Nie! Tam ciebie powiesim, przed kościołem! Nie! Znowu! Spokojna! Wydrżyć! Na kwiest z nim! Jezu! Jezu! Nie na krzyżu! Nie! Nie! Błagam, tylko nie na krzyżu! Jestem niegodzien wisieć obok Chrystusa! Błagam na rany i mękę Jego, nie na krzyżu! Błagam, nie na krzyżu! Co? My weźmiem jego w ciurmu, do Radomia! Tam dziewa nie nużna, to by człowieka powiesić. Poszli, dawaj Smirna. Biega! Was rozciąłem się! Dobra! Dobra! O! A go! Masz! A wy kto? Следуешь чей польский революционер? Полятишки, плохо кончите! Поживем, увидим. Где? Где Островский? Утих! Уродовани! Утих! Aby ocaleli, których miłujesz. Wesprzyj nas swoją prawicą i wysłuchaj. Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne. Patrzymy w niebo, czy z jego szczytu sto słońc nie spadnie wrogom na znak. Cicho i cicho pośród błękitu, jak dawniej buja swobodny ptak. Otwórz zwątpienia strasznej rozterce, nim naszą wiarę ocucim znów. Krzyczą ci
miasto sercu, nie według słów. Krzyczą ci usta, choć płacze serce, sądź po sercu, nie według słów. My z Archaniołem twoim na czele pójdziemy potem na wielki bój i na drgającym szatana ciele zatkniemy sztandar zwycięski twój. Dla błędnych braci otworzym serca, winę ich zmyję, wolności przez. Wtedy usłyszy podły bój śmierca naszą odpowiedź, Bóg był i jest. Ten czas usłyszy podły bluź śmierca naszą odpowiedź, Bóg był i jest. Zaledwie 12 lat później Polska wróciła na mapę Europy jako niepodległe i suwerenne państwo. Józef Ostrowski ocalał z wypadku 906 roku, potem był posłem do Dumy z ziemi opoczyńskiej, zawsze stawał w obronie wsi i ojczyzny. I później, jako wybitny obywatel Smardzewic, witał tu w 29 roku prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Ale na to wydarzenie zapraszam państwa na Błonia, jak mówicie, do ogrodów. Udamy tam się wozami!